Jedną z aktywniejszych organizacji nie tylko w Ochli, ale także w gminie Zielona Góra jest Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Ochla. Podstawowym celem stowarzyszenia jest współpraca z byłymi mieszkańcami wsi, którzy mieszkali tutaj przed wojną, oraz ich następnymi pokoleniami po stronie niemieckiej. Ta nasza współpraca polega na tym, że pokazujemy gminę, województwo, Polskę, ale nasze też korzenie i Białoruś, Ukrainę, Litwę, Niemcom, tam gdzie urodzili się nasi dziadowie, babcie, i tam gdzie część mieszkańców właśnie Ochli w 1945 roku przyjechała tutaj na tę ziemię. Z kolei nasi przyjaciele z Niemiec pokazują nam swój dorobek. Na przykład ścieżki rowerowe wybudowane na terenie wschodniej części Niemiec nam bardzo imponują. Organizujemy w związku z tym rajdy rowerowe wspólne, wspólne zawody wędkarskie, wycieczki krajoznawcze. My również staramy się uczyć języka niemieckiego. Staramy się organizować różnego rodzaju przedsięwzięcia zachęcające do udziału w przedsięwzięciach kulturalnych, rekreacyjnych czy sportowych.